To jest moje zdjęcie, kiedy zaczynałem swoją przygodę na siłowni. Wtedy nie chciało mi się jeść. Wiecie, od kiedy pamiętam, przez całą moją drogę i przez całe moje życie miałem zawsze jeden problem. Nienawidziłem jeść. Ale wiedziałem, że aby zbudować tą kozacką sylwetkę, tą rodem z okładek Men's Health, potrzebowałem dużo kalorii i wpychałem w siebie żarcie na siłę. Gdyż wtedy jedzenie nie sprawiało mi już żadnej przyjemności. Stresowałem się na widok każdego kolejnego posiłku, a mój progres na siłce był zerowy. Kiedy chciałem się dowiedzieć, jak sobie z tym poradzić, to wiele guru od zdrowego jedzenia za każdym razem mówiło coś kompletnie innego. A to było naprawdę wkurzające. Dlatego postanowiłem nagrać ten film i podzielić się trzema wskazówkami, które naprawdę działają, jeśli chodzi o brak apetytu, przez który nie możemy zbudować mięśni. Zdrowy apetyt jest trochę jak silnik samochodu. Bez paliwa nie ruszymy z miejsca. A bez wystarczającej ilości kalorii nasze mięśnie nie będą rosły i nie będą się regenerowały. I co za tym idzie? Nie zbudujemy tego pięknego ciała. Chyba każdy z nas zna to uczucie, kiedy dajemy z siebie wszystko na treningach, ale jeśli przychodzi do tego jedzenia, to tam po prostu leżymy. Nie tyle, że nie chce nam się gotować, ale jak już zrobimy ten posiłek, to nie chce nam się jeść. I co? Nie mamy swoich efektów, bo po prostu nie dostarczamy naszemu ciału wystarczającej ilości kalorii i zataczamy błędne koło. Wiem, jak to może być demotywujące, bo sam byłem chudym gościem i wiem, że przez to możemy nawet zrezygnować z naszej siłowni, bo jest nam po prostu ciężko dostarczać tego jedzenia. Jesteśmy wkurzeni, nic nam nie jest. Przecież ja już jem tak dużo. Już dalej więcej nie mogę i nie mogę przytyć ani jednego grama. A prawda jest taka, że zamiast skupiać się na tym, żeby wpychać w siebie jak najwięcej jedzenia, może chodzi o to, żeby po prostu jeść częściej, a mniej. Albo po prostu zrobić jakąś małą zmianę w diecie, dzięki której po prostu zaczniemy tyć. A może chodzi jeszcze o coś innego? Ponieważ jeśli ktoś w swoim życiu ma dużo stresu, to jest kolejny powód, przez który nie chce mu się jeść. Ponieważ stres odgrywa wielką rolę, jeśli chodzi o nasz apetyt. Jak my jesteśmy zestresowani, to nasze ciało włącza po prostu fly mode. Jesteśmy w trybie samolotowym, a głód siada na tylnym siedzeniu i sobie tam czeka, a nam po prostu nie chce się jeść. Więc jeśli my w naszym życiu mamy dużo stresu, ale jesteśmy osobami, które podnoszą ciężary i chcą te efekty, to mamy problem. Ponieważ brak efektów stresuje nas jeszcze bardziej. I zataczamy błędne koło i dalej nam się po prostu nie chce jeść. Ale jak poradzić sobie z tym wszystkim, o czym powiedziałem wyżej? Zacząć normalnie jeść, pokonać ten brak apetytu, zacząć budować to piękne ciało i w końcu zobaczyć ten progres w lustrze. Po pierwsze, regularność posiłków. Wyobraź sobie, że nagle zaczyna się jeść mniej, ale częściej w podobnych ramach czasowych. Nasze ciało nagle zaczyna z nami współpracować i domagać się coraz więcej kalorii. Zaczynamy przyzwyczajać się, że jemy o tej samej porze dnia, produkować hormony, które są odpowiedzialne za głód. I wtedy naturalnie zaczynamy być po prostu głodni. Czas naszych posiłków ma naprawdę znaczenie i o to, co powinniśmy zrobić. Staraj się jeść o tych samych porach każdego dnia. Pleć małe, zdrowe przekąski pomiędzy głównymi posiłkami. Zwracaj uwagę na sygnały głodu i sytości. Jeśli nie jesteś głodny w ustalonym czasie posiłku, spróbuj zjeść niewielką przekąskę lub nawet wypić szejka przed spaniem. Wiecie, zwiększanie apetytu to trochę jak nauka psa spacerowania. Kiedy przychodzi do spaceru, to nasz pies naturalnie zaczyna czekać przed drzwiami o tych stałych godzinach. Tak. Dokładnie tak samo nasz organizm robi z jedzeniem. No dobra, ale nawet jeśli zadbasz o czas posiłków i będziesz jadł regularnie, to jest jeszcze coś, na co musisz koniecznie zwrócić uwagę, bo bez tego będzie lipa. Wyobraź sobie, że siedzisz przed talerzem po ciężkim treningu, twoje mięśnie cię palą i wiesz, że musisz zjeść, bo inaczej twój trening się zmarnuje. Ale co? Brak apetytu. Bierzesz pierwszy kęs tego kurczaka, którego tak bardzo lubisz. Każdy jego kawałek smakuje po prostu jak karton. Twój żołądek jest już pełny, chociaż tak naprawdę nic nie zjadłeś, a każdy kolejny kęs to walka nie z jedzeniem, ale z twoim ciałem. Wiem, że wpychanie jedzenia po takim treningu to istna katorga, ale chcę, żebyś wiedział, że to jest czas, w którym po prostu trzeba zjeść, bo nasze mięśnie tego wtedy najbardziej potrzebują. I tu wchodzą produkty o wysokiej kaloryce, ale o niskiej objętości, które prawie nic nie zajmują miejsca na twoim talerzu. Masło orzechowe, orzechy, oliwa z orzechami,
oliwek, awokado. To są produkty, które są wysokokaloryczne i praktycznie są bardzo małe, więc szybko je wciągniesz. Zrobiłem o tym tak naprawdę cały odcinek, więc nie będę się tutaj powtarzał. Jeśli byś chciał zobaczyć, to po tym filmie kliknij sobie tutaj. Więc wreszcie zdradzę szybko trzy proste wskazówki, żeby wdrożyć tą zasadę. Dodawaj tłuszcze do wszystkiego. Zmień przekąski na coś konkretniejszego. Zjedz garść orzechów albo wysokokalorycznego batona. Odkręć kalorie w płynach. Wdroż te wskazówki i obiecuję Ci, że szybko przemycisz te dodatkowe kalorie do swojej diety. Kalorie to paliwo. Im lepsze tankujemy, tym dalej zajedziemy. I teraz może się zastanawiasz, ziomuś, ale ty miałeś mi zdradzić jakąś wskazówkę na temat apetytu, a nie o tym, że ja mam jeść z ziomkami. Ale poczekaj, bo to ma naprawdę znaczenie. Dobry posiłek w dogodnym towarzystwie to naprawdę podstawa szczęśliwego życia. Czasem stres, pomyślenie o innych rzeczach naprawdę blokuje nasz apetyt. A my naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy. I żeby po prostu o tym zapomnieć, czasem wystarczy zjeść dobry posiłek wśród rodziny, wśród znajomych. On stanie się po prostu mniej uciążliwy. Spędzimy fajnie czas, jedząc nasze ulubione jedzenie w dogodnej atmosferze. Kiedy siedzimy przy stole ze znajomymi lub rodziną, to jedzenie nie staje się zadaniem, a przyjemną chwilą. Słuchajcie, wiecie jak to jest, że to zaczynamy jeść i jest po prostu tak fajnie, że ani się nie obejrzymy, a naszego posiłku już nie ma, gadka się tak klei, jest po prostu fajnie. I to jest ten efekt. Zamiast patrzeć na jedzenie jak na przykry obowiązek, zaczniemy o nim myśleć trochę bardziej pozytywnie. Zamiast myśleć może w ten sposób, muszę wcisnąć te kalorie, bo chcę urosnąć, to musi być zjedzone. To może my powinniśmy pomyśleć bardziej, że daje swojemu ciału potrzebnego paliwa. To jest coś, czego potrzebuje, dzięki czemu się zregeneruje. To może być naprawdę subtelna różnica, ale taka zmiana myślenia może na serio odblokować nasz apetyt, a to spowoduje, że w końcu zaczniemy normalnie jeść i dostarczać tego potrzebnego paliwa. Jeśli mam być szczery, to ja naprawdę kiedyś nie lubiłem jeść. Nawet był taki moment, w którym piłem tylko te ohydne gainery i to był naprawdę zły pomysł. Wtedy zacząłem liczyć kalorie, jeść kurczaka z ryżem i brokułami, praktycznie cały czas to samo, a to powodowało jeszcze większe obrzydzenie. Ja myślałem, że jest coś ze mną nie tak, nawet chciałem iść do lekarza i się zbadać, bo myślałem, że to jest poważny problem. Dopiero jak zmieniłem troszeczkę moją strategię, zacząłem jeść regularnie o tych samych godzinach. Zacząłem sobie wrzucać produkty o wysokich kaloriach i jeść w towarzystwie. Wtedy zaczęły się dziać naprawdę magiczne rzeczy. Mój apetyt wrócił, a ja teraz tu nie tylko jem swój posiłek, ale nawet jak zamawiamy ze swoją dziewczyną jedzenie, to potrafię po 2 minutach obrócić cały wielki talerz z żeberkami i już czekać tylko na nią, aż ona nie będzie mogła dokończyć swojego talerza, żeby po niej zjeść. To mój apetyt urósł do takiego stopnia. I nie może się zatrzymać! Teraz mam problem, ale... ale nieważne. Ważne, że mięśnie rosną. I to był game changer i wiem, że te 3 wskazówki mogą naprawdę pomóc w tobie. Bez surplusu kalorycznego, czyli jedzenie w ciągu dnia ponad naszego zapotrzebowania, my nie zbudujemy naszych mięśni. A żeby to się stało, my musimy mieć apetyt. I po prostu normalnie. I niech to zdanie, co teraz powiem, będzie czymś, co powinniśmy zapamiętać do końca życia. Będąc głodnym, nie będziesz w stanie wykonać pracy, którą masz do zrobienia. No! Mam nadzieję, że teraz będziesz normalnie jeść. Ha, trochę tęskniłem za tymi tutorialami. Powiem wam szczerze, że lubię tak pogadać sobie do kamery. Dziękuję Ci za Twój czas. Jeśli Ci się podobał odcinek, koniecznie mi zostaw lajka, komentarz, a najlepiej zasubskrybuj. A my, kochani, my widzimy się w kolejnym odcinku. Peace out, do zoba, żołnierzu, let's go!